Już w niedzielę w Końskich w hali przy ulicy Stoińskiego ponownie o Puchar z Żeliwa powalczą młodzi karatecy z całego kraju. Turniej organizuje konecki klub karate Kyokushin, w którym głównym trenerem jest Mateusz Garbacz. Wielokrotny mistrz Polski i medalista seniorskich mistrzostw Europy opowiedział nam o imprezie, którą organizuje już po raz siódmy, a która już po raz trzeci nosić będzie nazwę Konecki Turniej Karate o Puchar z Żeliwa. Oficjalne otwarcie 10:30. Myślę, że będzie krótko, około 11:00 przechodzimy do walk. W jakich kategoriach tym razem będą się mierzyć zawodnicy? Będą kategorie wiekowe i wagowe, z tym, że będzie bardziej precyzyjny podział na wagi w poszczególnych rocznikach, a roczniki będą połączone po dwa razy. O ile pamiętam, 2011-2010, 9-8, no i tak dalej, aż do 2000 rocznika najstarsi. 7 turniejów oraz kwalifikacje do Mistrzostw Europy, które Konecki Klub Karate organizował w styczniu bieżącego roku, to duże doświadczenie w organizacji tego typu imprez. Możemy się więc spodziewać, że w niedzielę zobaczymy nie tylko ciekawe walki, ale i wyjątkowe widowisko. Walki odbywać będą się w ochraniaczach na tułów, kaskach oraz bawełnianych ochraniaczach na pięści i piszczele. Takie są zasady. Tak jest przyjęte na Mistrzostwach Europy bodajże do 16 roku życia w tej federacji, do której przynależymy. I żeby jakby iść w ślad za tym i przygotowywać dzieci do kwalifikacji i startów w Mistrzostwach Europy, no to robimy w ten sam sposób, tak samo jak to obowiązuje na tych zawodach najwyższej rangi. Do Końskich w niedzielę przyjedzie około 300 zawodników z całej Polski. Oczywiście liczna będzie też reprezentacja gospodarzy, Koneckiego Klubu Karate Kyokushin. Zachęcamy Państwa do przychodzenia do hali przy ulicy Stoińskiego już od godziny 10:30, kiedy to rozpocznie się ceremonia otwarcia. Walki trwać będą na kilku matach przez cały dzień. Najlepsza drużyna otrzyma efektowny puchar z żeliwa.